Witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, będzie akcja prasowanie. Plan jest taki, że najpierw sprawdzę prasę na swoim, a po południu podjadę do chłopaków, żeby tam się im zrewanżować za to koszenie z poprzedniego odcinka. Z takich nowości to gospodarstwo wraca do hodowli. Pierwsze dwie sztuki zostały już zakupione. Prasa też już została doprowadzona do ładu i składu. Na razie uruchamiałem ją tylko tak na sucho. Także można powiedzieć, że dzisiaj ma swój chrzest bojowy. Pierwszy taki poważny test. Także co? Nie przedłużamy. Podczepiam i sprawdzamy, jak to chodzi. Jestem już na polu. Także co? Rozkładamy maszynę. I próbujemy. Wyskoczyłem zobaczyć, czy związało tą pierwszą kostkę. Już teraz tak patrząc, to widać, że dużo tu tych kostek nie będzie. A i powiem wam, oderwałem się na chwilę, bo tutaj Krzychu kosi niedaleko, także pokażę wam, jakie on tutaj ma sprzęty. Dobra, nie będę się mu tu kręcił, wracam do swojej roboty. Dobra, i mamy zrobione. Także co? Widzimy się wieczorem. Witam ponownie. Już jadę prasować do chłopaków. Cześć, witam. O, witam. Tam na to wasze to już mogę wjeżdżać chyba, nie? Jo! Będziesz wiedział gdzie, czy powiedzieć ci? Ta, to jest zaraz tu przy drodze. Trafię na spokojnie. Jo, to jedźmy też za chwilę, przyjedziemy. To jest to pole właśnie.
Wyciągniemy jeszcze kostki. Ale powiem wam, że po tym waszym trochę lepiej idzie. Ten pokos jest chyba trochę cieńszy. Lżej ma. Czy tam to twoje pole jakim kosiłeś? Kombajnem? A to mi gościu fachrem kosił. Tym M1000. Jeszcze tak na koniec wam dogram. Jak widzicie, porażająca ilość kostek jest z tego pola. Także co? To będzie, myślę, na tyle w tym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.